Co my wiemy o Hiroshimie i Nagasaki? Przeżyło około 250 tysięcy osób. Zanotowano wśród tej grupy zaledwie 350 nowotworów. Wielu ludziom, którzy słyszeli i czytali o Hiroshimie i Nagasaki, wydaje się, że tam ludzie masowo marli na nowotwory, ale tylko 350 nadmiarowych nowotworów w stosunku do normalnej nowotworów, które normalnie się rozwijają u ludzi, którzy nie mieli nigdy nic do czynienia z promieniowaniem. Długowieczność ocalałych jest nie mniejsza niż w japońskiej grupie kontrolnej, a również mutacje, genetyczne zmiany nie zostały stwierdzone w grupie 80 tysięcy dzieci i wnuków ofiar Hiroshimy i Nagasaki. Spośród osób, które ocalały w wyniku bombardowań Hiroshimy i Nagasaki, ale które zostały naświetlone dużą dawką, śmiertelne guzy nowotworowe rzeczywiście wydają się pojawiać proporcjonalnie do dawki, którą te osoby dostały, i to ilustruje wykres, który Państwo oglądacie. Ale już jeżeli spojrzymy się na białaczki, tam mamy akurat dobrą statystykę, dobrą charakteryzację chorych, którzy dostali dawki poniżej jednego siwerta w obszarze kilkuset milisiwertów. I tutaj na wykresie wyraźnie widać, że do dawki około 200 milisiwertów ryzyko względne, to znaczy ryzyko związane z rakami czy z białaczkami pojawiającymi się w wyniku promieniowania w stosunku do białaczek pojawiających się z innych przyczyn, dla którego to ryzyko względne jest równe 1. Więc widać, że we wszystkich tych przypadkach poniżej 200 milisiwertów nie widać żadnego wzrostu białaczek. Te pionowe linie mówią o granicach zaufania do tych punktów i na pewno bardzo trudno jest nam powiedzieć, że promieniowanie o takiej dawce spowodowało jakikolwiek wzrost białaczek. Są nawet tacy, którzy chcą tutaj widzieć, że jest pewien obszar, w których liczba białaczek wręcz zmalała. Czy jest to prawidłowe? To jest temat do dyskusji. Mam nadzieję, że to nam jakoś jeszcze będzie się przewijało. Natomiast chcę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą tabelę. Mianowicie, jak wyglądała roczna śmiertelność kobiet badanych w latach 1970-1976. I zauważyć, że jeżeli weźmiemy pod uwagę kobiety w wieku od 30 do 39 lat, te, które dostały dawkę poniżej 5 milisiwertów, liczba śmierci była 87. Te, które dostały dawkę powyżej 10 milisiwertów, tam była liczba 78, podczas gdy w grupie kontrolnej, która nie miała nic wspólnego z promieniowaniem, była 103. W grupie kobiet między 50 a 59 lat mieliśmy 569 przypadków, jeżeli kobieta dostała dawkę tą poniżej 5 milisiwertów, 428, 20%, ponad 20% więcej, mniej, przepraszam, gdy była dawka powyżej 10 milisiewertów, a grupa kontrolna to było 510 osób. W wieku między 70 a 79 lat 4061, 3243, przy grupie kontrolnej 5300. Widać bardzo wyraźnie, że jeżeli ktoś chciałby na siłę twierdzić, że w wyniku do otrzymania tych dawek niewielkich, bo to jest zakres 5-10 milisiwertów czy 20 milisiwertów, to są te dawki małe, że to zaszkodziło kobietom, to oczywiście byłby w głębokim błędzie, bo te dane wyraźnie temu przeczą. Również procentowe zmniejszenie śmiertelności obserwujemy i w innych badaniach. Mianowicie, jeżeli patrzymy na osoby, które mieszkają w obszarach o podwyższonym poziomie promieniowania, badania dotyczyły zarówno Chin, jak i Stanów Zjednoczonych, okazało się, że te osoby o 15% mniej chorują na raka niż w obszarach o niższym poziomie promieniowania. To nie tyle chorują, umierają na raka. W wypadku pracowników przemysłu stoczniowego w Kanadzie stwierdzono, że jest o 68% mniej białaczek niż
w innym przemyśle stoczniowym. W wypadku USA ta liczba białaczek jest o 58% mniejsza, a innych raków 24%. W przemyśle jądrowym w różnych krajach 9% mniej raków, a białaczek 78% mniej. Radiolodzy angielscy, badani po roku 1955, kiedy już były stosowane odpowiednie zasady ochrony radiologicznej, generalnie o 30 parę procent mają mniej raków, czy umierało, o 32% mniej osób umierało na raka niż w grupach kontrolnych. Przy czym na inne choroby już pozarakowe też o 36% było mniej przypadków śmiertelnych. Można tego rodzaju przykłady jeszcze mnożyć, ale one pokazują wyraźnie, że jeżeli chcemy upierać się, czy chcemy mieć, czy mamy podskórną taką świadomość, że promieniowanie jest generalnie szkodliwe, to te przykłady wpływu niskich dawek, bo ci wszyscy ludzie mieli do czynienia generalnie z niskimi dawkami, pokazują, że te niskie dawki naprawdę nie szkodzą, a być może, na to te dane wskazują, pomagają. Czy jest to możliwe? Za chwilę o tym będzie. Jeszcze jeden tylko rysunek. To jest kwestia porównania śmiertelności u pracowników stoczni. Bardzo znane dane, gdzie na fioletowo, czy tutaj na brązowo na ekranie widać, mamy pokazane śmiertelność ludzi niezwiązanych z promieniowaniem. To jest ten pierwszy słupek ciemny, który kończy się przy liczbie 1, to znaczy to jest standardowa śmiertelność. I widać, że ludzie, którzy dostawali dawki powyżej 6 milisiewertów, mają śmiertelność znacznie niższą, o jakieś 12%. Białaczek mają też mniej. Wszystkich nowotworów, to jest ta najbardziej skrajne słupki, też mniej. Więc to wszystko potwierdza tezę, którą przed chwilą wygłosiłem. I jeszcze, żeby dodać informacji, to chciałbym pokazać Państwu, jak wygląda sytuacja, dane ze Związku Radzieckiego, gdzie w roku 1957 nastąpiła eksplozja w składowisku odpadów promieniotwórczych i ludzie zostali tam napromienieni. Otóż stosunek śmiertelnych raków w tej grupie napromienionej do nienapromienionej wynosił w zależności od dawki 0,73, 0,61, 0,72, czyli o około 30% mniej niż grupie, która nic z promieniowaniem nie miała wspólnego. Jeśli chodzi o skutki genetyczne, które również należy rozważać, no wiemy, że w grupie 80 tysięcy dzieci i wnuków potomstwa Hiroshimy i Nagasaki nie ma żadnych skutków. Nie stwierdzono też w populacjach roślin i zwierząt naświetlonych stosunkowo wysokimi dawkami, a nawet w badaniach na myszach 80 pokoleń ssaków naświetlonych umiarkowanymi dawkami nie wykazywało żadnych skutków genetycznych. Niezwykle ciekawe dane niedawno pojawiły się z Tajwanu. Otóż na Tajwanie przetopiono w hucie, nie wiedząc o tym, dosyć silne źródło kobaltowe, źródło promieniowania gamma. No i stworzono stal, która była w ten sposób naturalnie stalą promieniotwórczą i użyta była do zbudowania domów. I powstało ogromne osiedle domów, w których mieszkało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No i w pewnym momencie zorientowano się, że tamci ludzie żyją przez cały czas w polu znacznie podwyższonego promieniowania. Więc zaczęto je badać. Zaczęto badać śmiertelność tych ludzi. Przebadano około 10 tysięcy osób i okazało się, że o ile w populacji mieszkającej w domach sześciusieńkich, tam gdzie tylko było takie promieniowanie naturalne, ta śmiertelność rok po roku rośnie, no bo ta grupa się odpowiednio populacja zmniejszała, to w wypadku tych napromienionych, tych mieszkających w bloku, śmiertelność wyraźnie malała, a w liczbach to jest pokazane w tabeli. Mianowicie w tej grupie osób, która tam była przebadana, to było 10 tysięcy osób, więc nie mało, to należało oczekiwać, że z przyczyn naturalnych w tej grupie pojawi się około 217 raków z przyczyn takich zupełnie naturalnych poza promieniowaniem. Natomiast promieniowanie, z którym ci ludzie mieli do czynienia,
wygeneruje dodatkowo 70 raków, czyli będziemy mieli 287 raków. Tymczasem stwierdzono wszystkich razem 7. Jeszcze raz powtarzam. Z 287 oczekiwanych stwierdzono 7. No to jakie były ewentualne skutki genetyczne, zmiany, prawda, które mogły następować u potomstwa? Z przyczyn naturalnych, w końcu kilka procent dzieci się rodzi z defektami, oczekiwano w tej grupie 46 takich przypadków i 18 dodatkowo wywołanych promieniowaniem. W sumie zaobserwowano tylko 3. No myślę, że takie liczby nie mogą przekonać tylko jakichś skrajnych niedowiarków. Co jest w takim razie tutaj istotne? Dlaczego tak się może dziać? Otóż jest to kwestia, jak organizm reaguje na promieniowanie. Organizm, jak się okazuje, reaguje w sposób adaptacyjny. I to można stwierdzić doświadczalnie. Co ja rozumiem tutaj przez adaptację? Wyobraźmy sobie, że jest pewna dawka, która powoduje jakiś skutek, bo ja wiem, śmiertelny, załóżmy już skrajny. Jeżeli ja wcześniej, przed podaniem tej dużej dawki, na jakiś czas wcześniej, dam małą dawkę, to być może ta mała dawka może podziałać jako szczepionka i jak ja później dam tę dużą dawkę, to pacjent przeżyje. To mniej więcej tego rodzaju mechanizm to jest ta odpowiedź adaptacyjna organizmu. I rzeczywiście okazuje się, że stwierdzamy to, obserwując aberracje chromosomalne, że jeżeli podamy 0,05 greja przed podaniem 4 grejów po kilku godzinach, to wówczas te aberracje chromosomalne znacznie, znacznie są mniejsze niż gdy podamy od razu 4 greje bez tego wstępnego właśnie takiego podania tej dawki mniejszej. Jeżeli badamy komórki myszy, to okazuje się, że przy daniu względnie niskiej dawki 65 miligrejów dostajemy w 38% komórek szpiku kostnego i w prawie 13% spermatocytów wyraźne dostajemy aberracje. Natomiast jeżeli wcześniej, przed podaniem tych 65 miligrejów, podamy 2 miligreje na parę godzin wcześniej, to ta liczba spada niemal dwukrotnie. Znakomicie również maleje procent mutacji letalnych w potomstwie muszek owocowych, które jeżeli przy 2 grejach widać te mutacje, to jeżeli wstępnie naświetlimy dawką 20 miligrejów, to ta liczba mutacji znakomicie spada i to spada niemal dwukrotnie, jakikolwiek parametr tam mierzy. Również tego rodzaju odpowiedź organizmu jest tym, co może powodować, że podanie wstępnej takiej małej dawki może zapobiegać złośliwym mutacjom, jeżeli już mutacje następują. I tutaj znowu istnieje trochę eksperymentów, które pokazują, że tego rodzaju mechanizm ma miejsce. W podobny sposób badanie, co się dzieje z naświetlonymi komórkami myszy, tutaj jest kod tych komórek C3H10T12, to jeżeli naświetlamy takie komórki, tworzą się zmiany nowotworowe, jednakże po takim wstępnym naświetleniu mamy zmniejszenie tutaj tych zmian o 78%. Podobny efekt obserwujemy na komórkach skóry i okazuje się, że ten efekt adaptacyjny komórek, czy u myszy, czy u kolonii komórek nowotworowych, potrafi trwać stosunkowo długo u myszy, nawet czasami do końca ich życia. Myśląc o tym, w jaki sposób promieniowanie działa na organizm, możemy powiedzieć w następujący, opisać to w następujący sposób. W miarę wzrostu dawki liczba zaburzeń różnego rodzaju, defektów w komórkach, które powstają, rośnie i ten wzrost jest liniowy. To rzeczywiście daje się zmierzyć. Ale jednocześnie powstaje ta odpowiedź adaptacyjna, pewne sygnały
które komórki między sobą przekazują i mobilizują układ do działania. I ta odpowiedź adaptacyjna, jak się okazuje, ma pewne maksimum w obszarze około 100 miligrejów czy 100 milisiewertów. Jak dawka jest znacznie większa, to już ten efekt nie działa i mamy tylko już do czynienia z taką liniową charakterystyką, która nam w pełni uzasadnia wyniki doświadczalne uzyskiwane przy dużych dawkach. Także wynik końcowy jest taki, że jeżeli byśmy patrzyli na zachorowalność, zapadalność na raka, to ona by mogła być liniowa z punktu widzenia indukcji, zainicjowania zmian popromiennych w komórkach. Reakcja obronna organizmu, ta aktywacja kontroli tych uszkodzeń jest pokazana tutaj linią zieloną, a linia czerwona pokazuje efekt wypadkowy, który nam wyraźnie mówi, że w pewnym obszarze dawek promieniowanie może spowodować zmniejszenie liczby raków, zmniejszenie śmierci, ale jak się temu jeszcze bliżej przyjrzeć, to również zmniejszeniu śmierci z powodów innych zupełnie niż wywołanych ewentualnym napromienieniem. Patrząc się na te wszystkie dane, możemy wyraźnie powiedzieć, że takie rzeczy jak natychmiastowe i zależne od dawki uszkodzenia DNA przy małych dawkach są stosunkowo mało prawdopodobne, podobnie jak mało prawdopodobne jest wystąpienie późnych efektów w postaci raka, zainicjowanie zmian genetycznych w komórkach czy uwalnianie toksyn z takiej komórki, w którą uderzyło to promieniowanie, także te toksyny by niszczyły komórki sąsiednie. Natomiast bardzo prawdopodobnymi efektami to jest właśnie uruchomienie sygnalizacji międzykomórkowej, która prowadzi do tej adaptacyjnej odpowiedzi, stymulacji mechanizmów obronnych i tak jak wspomniałem, należy oczekiwać, że maksymalna taka reakcja jest w granicach pomiędzy 100 a 200 miligrejów, czyli między 100 a 200 milisiewertów. Otóż ta reakcja, jeszcze raz, tak jak mówiłem o myszach, tak samo tutaj powiem, ta reakcja adaptacyjna może utrzymać się kilka godzin, czasami kilka dni, kilka tygodni. Żeby troszeczkę dodać dziegciu do tego materiału, kłopot polega na tym, że jeśli myślimy o raku, rak jest funkcją narządu, jest funkcją wieku, jest funkcją płci, jest funkcją warunków środowiskowych, diety, wielu innych rzeczy. Otóż nie ma uniwersalnego przedziału dawek, w którym byśmy mogli powiedzieć, że ten efekt dobroczynnego działania dawek, czyli tak zwanej hormezy radiacyjnej, występuje. My tylko wiemy, że w tym obszarze małych dawek on może wystąpić, ma prawo wystąpić i możemy próbować dokonywać pewnych ocen. Natomiast to, co możemy bezpiecznie mówić w oparciu o istniejący materiał, to, że poniżej tych powiedzmy 100 milisiewertów to promieniowanie, nie mamy żadnych danych, które by wskazywały, że może być ono szkodliwe. I żeby Państwa utwierdzić w tym, że jednak może być ono i pożyteczne, jeżeli wyniki z Tajwanu Państwa nie przekonały, to chcę powiedzieć o pewnych procedurach, na które zezwolenie uzyskał jeden ze szpitali w Japonii, który podjął ryzyko leczenia ludzi chorych na raka małymi dawkami, naświetlając bądź całe ciało, bądź tylko połowę ciała. Jeżeli stosujemy radioterapię do jakiegokolwiek guza, do jakiegokolwiek raka, stosujemy gigantyczne dawki. To jest wiele grejów lokalnie. Tutaj jest propozycja wykorzystania małych dawek na całe ciało lub na pół ciała. Przykład jest następujący. W przegrodzie nosowej tego pacjenta stwierdzono raka, zdjęcie z 1 sierpnia 1991 roku. W wyniku kilkakrotnego naświetlania tymi małymi dawkami, co pewien czas, 24 września, raka nie ma. Bardzo, jak widać, pozytywny skutek działania tychże małych dawek. Ale mało tego. Mamy również efekty ludzi chorych na białaczkę, którzy przeżyli
leczenie i po leczeniu tymi małymi dawkami, 9 lat po takim leczeniu, 84% tej populacji przeżyło, podczas gdy w grupie, która była leczona chemioterapią, przeżyło tylko 50%. Więc widać, że ten wpływ małych dawek ma pełne prawo być uważany za dobroczynny, może wywołać skutki dobroczynne, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, w jakich warunkach, kiedy zawsze on takie skutki wywoła. Bo żeby to powiedzieć, by należało tego rodzaju procedur zastosować bez porównania więcej niż do tej pory to zrobiono. Natomiast ten cały nagromadzony materiał, który Państwu przedstawiam, każe co najmniej zastanowić się nad problemem. No i teraz można się zapytać, no to w takim razie, czy możemy spodziewać się dalszych raków w wyniku Czarnobyla? Otóż rysunek tutaj pokazuje, jak pojawiały się raki u ofiar bombardowań atomowych w Hiroshimie i Nagasaki. Białaczki zaczynają się dopiero po 2 latach od napromienienia. Ich pik występowania jest mniej więcej po 8 latach, po czym w miarę upływu lat te białaczki zanikają. Raki lite, pozostałe, pojawiają się mniej więcej po 10 latach. Ich maksymalna liczba jest mniej więcej po 40. My jesteśmy 20 lat po awarii w Czarnobylu. Nie zanotowano znaczącego jakiegokolwiek wzrostu białaczek, nie zanotowano wzrostu innych raków, poza rakami tarczycy, o których miałem okazję powiedzieć. W związku z tym nie mamy najmniejszego powodu spodziewać się, że w sytuacji Czarnobyla, gdzie ludzie dostawali generalnie małe dawki i w stosunkowo długim czasie, w przeciwieństwie do ofiar bombardowań Hiroshimy i Nagasaki, gdzie te dawki były dostarczane szybko, a więc organizm miał ogromne trudności z reperowaniem dużej liczby uszkodzeń pojawiających się w krótkim czasie. Więc nie mamy naprawdę żadnych powodów oczekiwać, że można się spodziewać dalszych raków. W związku z tym, skąd te 4000? Mianowicie te 4000 bierze się z pewnego współczynnika ryzyka, który Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej przyjęła, pomnożyła to przez liczbę ludzi napromienionych i tak te 4000 wyszły. Więc mam nadzieję, że w tej chwili udało mi się Państwu wyjaśnić, skąd się mogą brać różnice ocen i uzasadnić, dlaczego osobiście popieram stanowisko Komitetu Naukowego Narodów Zjednoczonych, które mówi, że nie należy się spodziewać dalszych zmian. Wspomniałem również o zasadzie Allara. Otóż w myśl jednego z radiobiologów, Mike'a Foxa, ta zasada skądinąd wydawałoby się sensowna, bo broniąca nas. Ona tak naprawdę czyni więcej złego niż dobrego, dlatego że z jednej strony broni nas przed skutkami, gdzie nie mamy żadnych danych na ten temat, że te skutki mogły powstać. Natomiast wzbudza strach przez sam fakt, że taką obronę się stosuje, powoduje drenaż środków na badania, które nie są konieczne, bo zawsze można je uzasadnić szkodliwością. Także w rezultacie należy i na tą zasadę popatrzeć bardzo ostrożnie. No i kończąc już tę serię wykładów, chciałem powiedzieć, że społeczne dzisiejsze oceny skutków promieniowania są dalece odmienne od tego, co jest rzeczywiście. I przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych w roku 1982 test pokazuje, że jeżeli dało się ludziom zadanie uszeregować różnego rodzaju zagrożenia, zhierarchizować je, to grupa kobiet wyraźnie postawiła na energetykę jądrową jako najbardziej groźną ze wszystkiego. Studenci też uznali energetykę jądrową, jedynie biznesmeni wypadki z bronią palną, a energetykę jądrową postawili na 8. miejscu, podczas gdy jej rzeczywista hierarchia, w sensie śmierci ludzi związanych z tą energetyką, była na 20. miejscu. A stosunek śmierci, na 1. miejscu było palenie papierosów, a stosunek
ofiar palenia papierosów było 150 tysięcy do 100 w wypadku przemysłu jądrowego. I jeszcze inny test, który był zrobiony, niezwykle ciekawy. Bernard Cohen, profesor Uniwersytetu w Pittsburghu, dał pewien test pracownikom naukowym Uniwersytetu oraz o zgrozo członkom Towarzystwa Fizyki Medycznej po to, żeby zorientować się, co oni sądzą na temat groźby związanej z promieniowaniem jonizującym. 104 osoby znacznie uważały, że ryzyko związane z promieniowaniem jest znacznie większe niż jest rzeczywiste, a 70 osób wręcz no bez porównania uznało to ryzyko za większe niż jest rzeczywiste. A to przecież dotyczyło ludzi wykształconych, ludzi, którzy powinni mieć wbudowany w swój zawód krytycyzm, mało tego, którzy poprzez bycie w tym towarzystwie medycznym powinni być uczuleni na pewne sprawy. Czego więc zatem my możemy oczekiwać od laików, jeżeli nawet tym ludziom przychodzi z tak dużą trudnością zaakceptowanie faktów? Jak widać, po pierwsze, ryzyko wydaje się tym większe, im bardziej się go boimy. Jest to bardzo ładna sentencja zamieszczona stosunkowo niedawno w Nuclear Physics News. I taki trend ideologiczny z ex-Związku Radzieckiego. Mianowicie tam w jednej z publikacji czytamy, że myśl, że ryzyko może być dopuszczone przez społeczeństwo, jest przeciwna teorii ewolucji i wszystkim ideom służby zdrowia w państwach socjalistycznych. Ja myślę, że ta myśl głęboko niesłuszna jest w każdym względzie, łącznie z tymi państwami socjalistycznymi. Ludzie generalnie niechętnie podejmują ryzyko, a już ryzyko, którego nie czują, nie widzą, nie słyszą, jest wyjątkowo niechętnie przyjmowane. No niestety trzeba powiedzieć, że zrobiono bardzo wiele, żebyśmy się bali promieniowania. I były bardzo różne czynniki wzbudzenia tego, co nazywamy radiofobią. Bo i armia zawsze chciała, aby jej środków bojowych się bano. W związku z tym mówiła, jakie to są straszne skutki zastosowania promieniowania. Niedawno słyszeliśmy o brudnej bombie. Energetyka oparta na kopalnych paliwach na pewno nie była zainteresowana rozwojem energetyki jądrowej, bo to był konkurent ekonomiczny. I istnieje zażarta konkurencja między różnymi producentami energii elektrycznej. Nierzetelni dziennikarze żyją z taniej sensacji, ze straszenia ludzi, to łatwo się sprzedaje. I dlaczego w związku z tym, jeżeli nie ma żadnych hamulców, to dlaczego nie sprzedawać więcej? No i wreszcie wielu ludzi czerpie korzyści ze statusu osób poszkodowanych przez promieniowanie i ta liczba w miarę upływu czasu potrafi nam rosnąć. A opinia społeczna, ta się głównie bierze z mediów i my tego naprawdę nie zmienimy. Mało tego, te informacje o zagrożeniach są przefiltrowywane przez naszą albo skłonność do podejmowania ryzyka, co się zdarza rzadziej, ale częściej przez obawy przed podjęciem ryzyka. Ale ci, którzy właśnie przeceniają ryzyko, to na przykład ten mechanizm działa bardzo dobrze, gdy chcemy ocenić ryzyko związane z prześwietleniem płuc, na przykład rentgenowskim, które jest zaniżane instynktownie, dlatego że korzyści ludzie już mają tak zakodowane, że korzyści z tego prześwietlenia są tak duże, że lekceważą ryzyko, podobnie jak my lekceważymy ryzyko wsiadając do samochodu. Po prostu myśmy z tym ryzykiem się w pełni oswoili. I ponadto jeszcze taka trochę filozoficzna uwaga. Fizyka jądrowa ma zaledwie 100 lat, a przecież jeszcze nie tak dawno ludzie obawiali się zaćmień Słońca, przelot komety wzbudzał paniczny strach. Po prostu potrzeba czasu, żeby z tym się oswoić. Także kończąc już te wykłady, można powiedzieć tak. Lekcja z Czarnobyla jest następująca. Było to niewątpliwie najbardziej dramatyczne zdarzenie, dramatyczna katastrofa, ale która pociągnęła bez porównania mniej ofiar śmiertelnych niż to było propagowane i niż pojawia się w typowej katastrofie przemysłowej. Po raz enty potwierdzono niewłaściwość stosowania tej
zasady, w myśl której reakcja jest liniowa w stosunku do dawki. Niewątpliwie należy dzisiaj spowodować, aby uczeni o najróżniejszej profesji, fizycy, chemicy, biolodzy, ale również i psycholodzy, współdziałali i przekazywali informacje o rzetelnie zgromadzonym materiale naukowym przedstawionych w tysiącach już prac w renomowanych czasopismach podlegających międzynarodowej kontroli. I ta wiedza powinna być propagowana, a jednocześnie być może należy ludziom przekazać pewną wiedzę o tym, w jaki sposób bronić się przed strachem źle umotywowanym lub jak szukać motywacji czy przyczyn, dlaczego boimy się takiej lub innej rzeczy. I wreszcie jest ostatnia sprawa, no już trochę wątpliwa. Być może warto zastanowić się nad uregulowaniami ustawowymi przed propagowaniem informacji, które mogą zagrozić psychicznemu zdrowiu społeczeństwa. Wzbudzanie radiofobii w społeczeństwie to jest tylko działanie na szkodę społeczeństw. Niestety ta lekcja Czarnobyla przez ogromną część świata nie została dotąd odrobiona. Bardzo dziękuję Państwu.